Ameryce Rumble, w Izraelu fałda, a u nas kaszanka, rąbanka albo szarpanka. Dryl strzelecki prastary, nieomal średniowieczny, ale wciąż modny, uczy pracy w stresie. Na czym polega? Nieszczęśnik staje na stanowisku, dobywa broń, strzela, eliminuje cele, wymienia magazynki, usuwa zacięcia, realizuje różne strzeleckie zadania. A w tym czasie instruktor sadysta albo i para, jak budżet kadrowy to pozwala, dokuczają mu, przeszkadzają, zasłaniają oczy, ciągną za uszy, za włosy szarpią, popychają, podcinają, podnoszą ku górze, na ucho jakie obelżywe wyzwiska krzyczą. Są niemili. Dobrze, że nie plują, dobrze, że nie gryzą. A on co? No nic. Spokojnie strzela. Robi, co ma robić. Może nauczy się pracować w stresie. Czy faktycznie? Pewno tak, ale w stopniu mniejszym niż moglibyśmy sądzić. Bo najbardziej ekstremalne, najbardziej okrutne warunki treningowe i tak nie wzbudzą takich emocji, jak prawdziwa walka bronią palną o życie. Zatem czemu fałda jest wciąż, choć stara, tak popularną techniką treningową? No dlatego, że oprócz celu podstawowego realizuje cel wtóry. Rzadko dyskutowany, ale chyba ważniejszy. Uczy pracy w towarzystwie innych. W otoczeniu społecznym i to inwazyjnie wchodzącym w naszą sferę komfortu. Zwróćcie proszę uwagę, że większość dryli, ćwiczeń strzeleckich na rynku cywilnym, a i na rynku mundurowym służb regularnych, bo te specjalne to oczywiście mają zupełnie inne kurikulum, opiera się na założeniu, że strzelec działa sam, solo, w próżni. Instruktor może tam gdzieś jest, z tyłu schowany, cichutki, a strzelec sam i tarcza. A potem co? Na ulicy, w metro, w autobusie, w kinie, w restauracji, w kościele trzeba będzie strzelać, a dookoła ludzie. Broń z ręki wypadnie, bo nam strzelać nie kazano, kiedy wokół bliźni. Strzelectwo bojowe to zbiór odruchów, automatyzmów, tylko tak możemy go skutecznie uczyć. A jak odruchy będą budowane bez otoczenia społecznego, w próżni społecznej, to i w realnej walce inni ludzie dookoła będą bardzo przeszkadzać. Z tego punktu widzenia fałda, kaszanka jest bardzo pomocną, pożyteczną techniką treningową. Warto ją wyciągnąć z kubła, jak tam się znalazła, bo stara, bo omszała, wyczyścić, wypolerować i z szacunkiem odłożyć na półeczkę ze złotą inskrypcją. Dryle najlepsze.